vision. Witam was serdecznie, z tej strony Harden, a to jest 21 odcinek Żółtych Kopert. Tak, 21 odcinek. Jezu, ile już tych Żółtych Kopert naotwierałem. Ile to ja już rzeczy nie kupiłem w Chinach, ale tak naprawdę jest to pierwsza rzecz, którą kupiłem taką drogą. Tak, jest to najdroższa rzecz, jaką do tej pory kupiłem w Chinach, bo zapłaciłem za nią 260 około złotych. Jaka to jest rzecz? Na pewno macie informację w opisie do tego filmu. A mówimy tutaj o kamerze. O czymś podobnym do GoPro Hero 4. Nie, no 3. 3 plus. 3 plus. Tak, mówimy tutaj o kamerze, której nazwę boję się aż przeczytać, ale niech to będzie Xiaomi G Action Camera. Coś takiego. Oj, dokładnie mówiąc, na serwisie, którym kupiłem, bo pierwszy raz kupiłem też z innego serwisu, to nie jest eBay, to jest banggood.com, tak, i jest to original Xiaomi Xi Umbrella A7LS BSI CMOS Wi-Fi Sport Action Camera. Dużo tego. Wiem, że to jest to, ponieważ przesyłka była rejestrowana i mogłem sobie śledzić tą trasę. A przesyłka teoretycznie kupiona z Chin, ale przyleciała do nas ze Szwecji. Szweden, tak jest. Przyleciała do nas ze Szwecji. Ile ona dni szła? Nie wiem, czy jestem w stanie wam to stwierdzić w tym momencie. Chyba nie, chociaż patrzę się. O, mam tutaj śledzenie przesyłki. Sekundkę, właśnie mi się odpala. Czy ta przesyłka szła do mnie? Już się ładuje strona. No, dziejemy. Okej, już patrzę się. Dobra. Pierwsze informacje o tym, że przesyłka została do mnie nadana, pokazały się 8 lipca, a przyszła do mnie dzisiaj, odebrałem ją 23, tak, wylabas to jest, publikę to w piątek, ja to odebrałem w czwartek, tak, czyli tak naprawdę przesyłka do nas szła 15 dni normalnych, nie wiem ile to jest dni roboczych. Dobra, dzisiaj unboxing, ale na pewno będzie też jakaś recenzja. Otwórzmy pierwszą kamerę, a ja po drodze powiem wam, co ta kamera w sobie posiada. Ja kupiłem za 260 zł na Banggoodzie. Już na Allegro ta kamera zaczęła się pokazywać. Kiedy ja tę kamerę kupowałem, była tylko jedna aukcja na Allegro z tą kamerą w roli głównej. Teraz już tą kamerę na Allegro możecie kupić za około 300-350 zł, tak jak tak się patrzę teraz. Czyli 350 zł taka kamera na Allegro teraz kosztuje. Tak czy owak, mówię, na Banggoodzie jest dalej jeszcze taniej. Okej, okay, ale sprawdźmy, czy było warto. Tak, dobra, co mamy w środku? W środku mamy pakunek. Otwórzmy ten pakuneczek i mamy kolejny pakunek. Ale ładnie zapakowana. Patrzcie, jaka fajnie zapakowana kamera. Ajaja. Pięknie jeszcze opakowana jest folię. Tak, bardzo fajne, przyjemne pudełko. Masakra, nie spodziewałem się, że to będzie aż tak fajnie wyglądało. I teraz tak, sprawdźmy, co jest w środku. Otwieramy. Coś by się przydało. O, tu coś, jakieś informacje są, czekajcie. Co mamy tu ogólnie napisanego? Mamy informacje chyba o baterii. 1 amperówka, 5 V. Zakres pracy. Wszystko jest po chińsku. Nie wiem, czy to widać, ale to jest po chińsku. Chińsku, widzicie? Chińsku, a cyfry są po. Cyfry są po polsku. Po polsku się powiedzie. Cyfry są normalne, tradycyjne. MicroSD, Holender, jasne, MicroSD, nie trzeba, nie mam taką kartę. Dobra, mam taką kartę, nie wiem, czy mam taki jakoś, żeby to tak pięknie wykorzystać, tą kamerę. No dobra, koniec pitolenia, Harden, otwieraj to. Dobra, a co ta kamera ma w sobie? Zanim otworzymy, bo nie podobno się prezentuje, więc myślę, że będzie wszystko dobrze. Słuchajcie, waga, 72 gramy, sprawdzamy, czy Allegro się nie myli. Tak, 72 gramy, Chińczyk napisał. Dobra, co mamy dalej? Tak, jest to 16 megapikseli, Sony Exmo, coś tam matryca, procesor Umbrella, coś A7LS. Ponoć podobny jest właśnie, albo taki identyczny jest w GoPro. Format wideo MP4 i teraz uwaga, teraz nagrywanie. W Full HD możemy nagrywać w ilości 60 klatek, 48, 30, 24. Mówimy tu o rozdzielczości 1880p. A jeżeli chodzi o 720,
Czyli mówimy o zwykłym HD, to mam aż 120 klatek. Oczywiście ta kamera jest kupiona tylko po to, aby na moim heksie mogła latać, tak? A tylko o to chodzi. Audio stereo, piksele, zdjęcia 4608, bardzo ładnie. Mamy tutaj możliwość zrobienia zdjęcia 7 sekund, upływ czasu, bateria, tu bateria, kupiłem sobie dodatkowe baterie, jeszcze do mnie idą z Chin, albo ze Szwecji, cholender wie skąd. Karta microSD do 64 giga. I teraz uwaga, z tą kamerą komunikujemy się za pomocą Wi-Fi. Tak, do komunikacji jest nam potrzebny tablecik. Tak, potrzebny jest tablecik do komunikacji z tą kamerą i za pomocą tabletu konfigurujemy sobie tą kamerkę, tak? Ona nie ma wyświetlacza. Dobra, otwieramy. No dobra, otwieramy nasz pakuneczek i w środku, co mamy w środku? Otwieramy delikatnie, da-dam. Bardzo ładne pudełko, to jest gąbeczka, bardzo twarda tektura, naprawdę bardzo fajna tekturka. W ogóle pudełeczko można komuś prezent dać, bardzo takie stylizowane. I kamera jest mega, 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 mega malutka. Ale ona jest malusieńka. Jezu, ale ona jest malusieńka. Jezu, ale malusieńka. Tutaj tak, co mamy w tej kamerze? Tu oczywiście mamy obiektyw, tu mamy ten wyzwalacz zdjęć, tak? Chyba tutaj, albo włączanie Wi-Fi. Tego, nie, tu jest Wi-Fi. Tu jest włączenie Wi-Fi. Tu mamy pewnie jakieś zdjęcia. Tutaj to coś pewnie zdjęcia. Tu wyzwalacz. Montowanie, czyli śruba do montażu na heksie. Do w ogóle na statywie. Tutaj pewnie mamy. Powinna być bateria, ale jej tu nie ma. Tu będzie bateria. A tutaj mamy zapewne porty mini HDMI i mini USB do ładowania bateryjki. Dobra, to jest jeżeli chodzi o pierwszą część. Zobaczymy, co jeszcze dalej. Ok, mamy jeszcze instrukcję obsługi. Oczywiście pewnie po chińsku. Po chińsku, instrukcja obsługi po chińsku. Tak, sztuka nauczycie chińskiego. Dobra, a dalej mamy co w środeczku. Widzimy tu chyba bateryjkę. Jak dobrze mi się wydaje, to jest bateryjka jedna, ale z tej strony nie wyciągnę jej. Może z drugiej. Ok, mamy. Więcej tu nie ma, ale sprytnie zrobione, zobaczcie. Poklejone, zrobione i ten. Jest gitara, wszystko gra, tak? Słuchajcie, poskładamy to. Mały Chińczyk to musiał składać, to my też to poskładajmy. Zróbmy z powrotem, bardzo się prezentuje. I teraz tak, mamy mini chiński kabelek. Mini chiński biały kabelek mini USB. Tak, do ładowania zapewne. Mega długi. Z mega białą gumeczką. Mega biała gumeczka. Czyli mamy chiński kabeleczek. I mamy jedną chińską bateryjkę. I bateryjka. Tak, ja chyba zamówiłem takie bateryjki jeszcze dwie, jak dobrze pamiętam. Chociaż nie wiem, nie pamiętam, ile tych bateryjek zamówiłem, ale chyba dwie albo jeszcze jedną bateryjkę zamówiłem. I tak, to w sumie bateryjka idzie tu. Okej. Zamknijmy bateryjkę. Tak, a gdzie się wkłada kartę? Tutaj? Tak. Tu się wkłada kartę. Dobra. I jeżeli chodzi o unboxing, to tylko tyle. Dzisiejszym tylko tyle. Troszkę wam o tej kamerze powiedziałem. Pokazałem, jak wygląda zapakowana. To jest chyba ta najtańsza wersja tej kamery. Mówię, 160 zł na Banggoodzie. Jakaś tam wersja promocyjna, powiedzmy, wieczna promocja trwa. Ok, mała chińska kamerka. Zamkniemy ją ładnie w pudełeczku. Ale to się nie wszystko. I ta kamerka ma możliwość podpięcia się pod FPV. Tak. I zamierzam to sprawdzić. Tak. I żeby to sprawdzić, to kupiłem sobie też przewodzik. Tak. Przewodzik. Jak się ze mnie Marcin śmiał. Okay. Jest to zwykłe mini HDMI z wyprowadzeniem pod prądzik i z wyprowadzeniem wideo. Tylko się tak patrzę, co to jest za dziwne złącze. No ale jakieś takie dziwne. Tu coś jest takiego dziwnego. No ale dobra, nie wnikajmy w to.
Może mi się uda to pod FPV podpiąć. Może nawet to dzisiaj zrobię. Dobra, tyle. Tyle w tym odcinku. Taki unboxing właśnie w piątek. Spodziewajcie się na pewno recenzji tej kamery. Jakiś może tam filmików na Facebooku, tak? Czy tam może na kanale, ale raczej na Facebooku, tylko dla tych ludzi, co na Facebooku umieszczę może jakiś filmik z tej kamery, z jakichś tam lotów, może w ten weekend, tak. Tak, więc opłaca się być na Facebooku, bo wtedy się widzi niektóre filmiki, których nie ma na kanale. Już był chyba taki jeden filmik, który potem się na kanale nie pokazał. Okej, tyle w tym odcinku. Zachęcam do komentarzy, do dania łapki w górę, do polecenia kanału swoim znajomym i ja się z wami żegnam, życząc wam miłego dnia, wieczoru lub nocy. Tak, lub nocy. W zależności, kiedy ten film widzicie i nie zapomnijcie dać kciuk w górę. Dzięki śliczne. Trzymajcie się. Cześć.